A my przenosimy się do Paryża, bo tam chwali się, albo przynajmniej kruszy system polityczny stworzony przez prezydenta Emmanuela Macrona. Przy telefonie Zbigniew Stefanik, politolog. Dzień dobry panu. Odchodzi filar rządów obecnego prezydenta Francji, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Faktycznie w środę odszedł z rządu minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb. Był to jeden z najwierniejszych współpracowników Emmanuela Macrona, również, jak mówi się nieoficjalnie, być może najbardziej zaufana osoba w sensie politycznym obecnie urzędującego prezydenta nad Sekwaną. Warto jednak tutaj powiedzieć kilka słów o okolicznościach odejścia pana już byłego ministra. Otóż w poniedziałek Gérard Collomb poinformował w mediach, iż zamierza podać się do dymisji. Tą dymisję prezydent Francji odrzucił, twierdząc, iż obecnie jest to niemożliwe, zważywszy na zadania, którym zajmuje się francuski MSW. Co stało się później, jest sytuacją dość niebywałą z punktu widzenia politycznego nad Sekwaną, albowiem okazało się wręcz, że minister wypowiedział posłuszeństwo prezydentowi, albowiem kiedy to premier Francji Edouard Philippe informował w parlamencie, iż minister spraw wewnętrznych zostaje na stanowisku, wówczas ten sam minister udzielał wywiadu gazecie Le Figaro. Informował on dziennik Le Figaro, iż zamierza on odejść z rządu, bez względu na to, co powiedział prezydent, i zresztą tak uczynił. A więc po północy, w nocy z wtorku na środę, pojawił się krótki komunikat na stronie Pałacu Prezydenckiego, iż minister spraw wewnętrznych odchodzi, jego dymisja została przyjęta, a jego stanowisko zajmie tymczasowo urzędujący premier Edouard Philippe, zachowując w tym samym czasie tekę premiera, czyli szefa prezesa Rady Ministrów. Tak więc kolejna sytuacja dość kuriozalna, gdzie łączy się stanowisko premiera z szefem MSW we Francji. Taka sytuacja miała właściwie miejsce tylko raz, kiedy połączono stanowisko ministerialne z stanowisko premierem. To było w 1959 roku. Wówczas połączono Ministerstwo Edukacji z Kancelarią Rady, Szefa Rady Ministrów. Tak więc powoduje to, iż spekuluje się we Francji nad przyszłością obozu rządzącego. I tutaj pojawiają się różne scenariusze. Jeden z tych scenariuszy, to wybory przyspieszone, być może parlamentarne, być może prezydenckie, albowiem spekuluje się nad ewentualną dymisją Emmanuela Macrona, który traci poparcie społeczne w sytuacji, gdzie musi on również stawiać czoła różnym aferom. Przypominam Benalla Gates, afera ta nadal odsłania kolejne fakty. Collère Gate, sekretarz generalny Pałacu Prezydenckiego, oskarżony o to, iż wykorzystał on swoje stanowisko urzędnicze do pozyskania korzyści majątkowych dla firmy MSC należącej do kuzynów jego matki. Ja tutaj przepraszam, bo to jest ciekawy wątek, bo ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby kiedykolwiek w czwartej czy w piątej republice skrócono kadencję prezydenta. Otóż prezydent może podać się do dymisji, może sam skrócić swoją kadencję. A ktoś go może odwołać? Może, oczywiście, bo teoretycznie może go odwołać tak zwany kongres, czyli połączone niższej i wyższej izby parlamentu francuskiego. To jest to możliwe, jednak tutaj należałoby udowodnić prezydentowi jakieś konkretne przewinienia, zdradę stanu, czy też jakieś poważne afery kryminalne. Tak więc jest to w teorii możliwe, jednak to nigdy nie zostało to próbowane w faktach. Jednakże jeden prezydent Francji został mu skrócona kadencja jak w sposób naturalny. Mówię tutaj o Georges Pompidou, który zmarł podczas swojej kadencji. Tak więc tutaj rozwiązania na przypadek skrócenia kadencji prezydenta są możliwe. Wspominam również, że była dymisja prezydenta już w Piątej Republice, a mianowicie stwórcy tej Piątej Republiki, czyli Charlesa de Gaulle'a, który właśnie po przegranym referendum w 1969 roku postanowił podać się do dymisji. Tak więc te rozwiązania są we Francji już przećwiczone politycznie i są tutaj wdrożane scenariusze polityczne, prawne, które w takiej sytuacji są w stanie zapewnić państwu stabilność. Jednak to, że na tym etapie prezydent Francji próbuje kontynuować swój plan reform. Wczoraj przy okazji 60. urodzin Piątej Republiki zaproponował on kontynuację
reformy konstytucyjnej. Otóż reforma konstytucyjna była zapowiedziana już nad Sekwaną w styczniu tego roku. Miała ona zostać przeprowadzona przez parlament w lipcu, jednakże w wyniku Benalla Gate rządzący wycofali się z tej reformy, postanowili zawiesić tą reformę, wycofali ją po prostu z parlamentu. Wiadomo więc, że ona powróci w styczniu przyszłego roku. Jednakże tutaj kolejna kwestia, no, która każe zastanawiać się nad przyszłością tej reformy, ponieważ no jak wiadomo, partia Republikanie, czyli opozycja polityczna wobec obecnie rządzących, ma większość w Senacie. Tak więc no, żadna reforma konstytucyjna nie jest możliwa bez zgody Republikanów, to którzy z pewnością będą szukali jakiegoś korzystnego dla siebie kompromisu politycznego, być może również kadrowego. Myślę tutaj oczywiście o rekonstrukcji rządu, no, która we Francji będzie musiała nastąpić. Wiadomo już, że Republikanie nie zgadzają się na proponowany przez Emmanuela Macrona kształt reformy wymiaru sprawiedliwości. Tutaj chodzi o Trybunał Republiki Francuskiej. Jest to taka instytucja, która zajmuje się sprawami związanymi z przestępczami urzędniczymi. Chodzi tutaj głównie o urzędujących ministrów. Tutaj prezydent Francji chciałby, aby prerogatywy tegoż Trybunału zostały przekazane apelacyjnemu sądowi w Paryżu. No, z tym rozwiązaniem zgadzają się Republikanie, tak więc z pewnością już pierwsza kwestia sporna, no, która będzie wymagała doprecyzowania i negocjacji. Jednakże na tym etapie trudno powiedzieć, jak rysuje się polityczna przyszłość obecnie rządzących, albowiem być może czekają nas no, kolejne odejścia z tego rządu. Nieoficjalnie spekuluje się, że takie odejścia mogą mieć miejsce. Kwestia dość kuriozalna, ponieważ to już drugi minister z rządu Edouarda Philippe'a właściwie odchodzi bez żadnego porozumienia z prezydentem. Pierwszym ministrem, który opuścił rząd Edouarda Philippe'a, to już były minister transformacji ekologicznej Nicolas Hulot. Poinformował on o swojej dymisji w mediach i politycy partii rządzącej na CPR-u nie mieli o tej dymisji pojęcia. Gérard Collomb postąpił podobnie. Poinformował on media o swojej dymisji i właściwie ją przeforsował. To każe pytać o no, poziom autorytetu prezydenta Francji, no, który najwyraźniej, pomimo wyraźnych dyrektyw, nie potrafi utrzymać swoich ministrów w rządzie. To jeszcze kolejna... na koniec zapytam, czy ktoś już korzysta wyraźnie na tym kryzysie w Pałacu Prezydenckim, kryzysie w ekipie prezydenta Emmanuela Macrona? No właśnie, no, z pewnością korzysta na tym partia Republikanie, ponieważ no, bez tej partii nie jest możliwa reforma konstytucyjna. Być może ta partia będzie musiała współpracować przy rekonstrukcji rządu. Być może, no właśnie, Emmanuel Macron zaproponuje Republikanom jakąś współpracę, tak aby uniknąć przyspieszonych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Tak więc na tym etapie z pewnością korzysta na tym kryzysie partia Republikanie. Jednak pytanie, jaki ta partia założy sobie scenariusz polityczny na przyszłość? Czy partia ta będzie bardziej liczyła na jeszcze większą erozję, czy też już całkowity rozkład obozu prezydenckiego? Czy będzie chciała no, w jakiś sposób wejść w współpracę, bazując na tym, że kadencja prezydenta zostanie dokończona i właściwie no, doprowadzić do sytuacji jakiejś koabitacji politycznej? No, jednakże we Francji koabitacja polityczna kojarzy się bardzo negatywnie, właściwie to znacznie negatywnie. Albowiem no, przypomina się Francuzom okres koabitacji na przykład prezydenta Chiraca, premiera Jospin, czy też prezydenta Mitterranda i wówczas ówczesnego premiera Chiraca. Tak więc czy rozwiązanie koabitacji spotkałoby się z aprobatą społeczną i czy wówczas Partia Republikanie nie straciłaby na takim rozwiązaniu no właśnie poparcia swoich wyborców? No to jest pytanie. Takim prawdziwym testem będą negocjacje, które nas czekają no właśnie pomiędzy Partią Republikanie a partią rządzącą La République en Marche przy reformie konstytucyjnej. Jeśli dojdzie do jakiegoś kompromisu, wówczas można założyć, że zostanie wprowadzony jakiś nowy porządek polityczny w parlamencie i że kadencja tutaj nie zostanie przerwana prezydenta Francji. Jednakże jeśli do jakiegoś kompromisu nie dojdzie, no to możemy spodziewać się no, kolejnych przepchanek politycznych, być może kolejnej destabilizacji. Pytanie również kluczowe. Kto zajmie stanowisko Gérarda Collomba? Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we Francji jest bardzo trudnym ministerstwem. Otóż przypominam, że minister, który koordynuje to ministerstwo, musi jednocześnie mieć pojęcie o kwestiach związanych z bezpieczeństwem, albowiem to ministerstwo odpowiada za kwestie walki z terroryzmem. Musi on również mieć duże skłonności i zdolności koordynacyjne, albowiem obecnie nad Sekwaną w ramach operacji Sentinel kwestie bezpieczeństwa są koordynowane z Ministerstwem Obrony, tak więc będzie on musiał tą koordynację prowadzić i mieć to pojęcie o tym, jak prowadzi się koordynację dwóch resortów w ramach operacji cywilno-wojskowej.
Trzecia kwestia to kwestia związana z kultami we Francji. Otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiada bezpośrednio za funkcjonowanie religii, kultów na terenie francuskim. W kontekście, gdzie Emmanuel Macron zapowiada, iż powstanie scenariusz, też projekt reformy tak zwanego francuskiego islamu, no wówczas minister spraw wewnętrznych będzie musiał również mieć konkretną wiedzę. Być może zostanie on również włączony w trudnie tego projektu. Tak więc tutaj wybór tego ministra będzie bardzo trudny. Właściwie pojawiają się dwa nazwiska na tak zwanym rynku politycznym. Pierwsze to nazwisko Christophe'a Castanera. Jest to obecnie przewodniczący partii La République en Marche. Jednakże nominacja jego na to stanowisko łączyła się z kolejną destabilizacją obozu rządzącego, ponieważ należałoby znaleźć nowego przewodniczącego tej partii. Przypominam, że rok temu jego wybór budził wiele kontrowersji. Tak więc trudno powiedzieć, czy zdecydują się na to rozwiązanie rządzący. Kolejna osoba to Jean-Yves Le Drian, czyli obecny minister spraw zagranicznych. On mógłby spełniać wszystkie oczekiwane tutaj kompetencje, mógłby je posiadać. Jednakże pytanie, kto miałby zająć jego miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to również trudne ministerstwo w sytuacji, gdzie kontekst międzynarodowy jest coraz trudniejszy dla Francji, również w sytuacji, gdzie tutaj pogarsza się sytuacja na linii Teheran-Paryż. Paryż oskarża Teheran o to, że służby irańskie, pilot irański zorganizował zamach, udaremniony zamach przez służby antyterrorystyczne w Gilpand, kiedy to tam odbywał się... Ale to już trochę inna historia dzisiaj polityki zagranicznej Francji przy okazji kryzysu i odejścia ministra spraw wewnętrznych. Nie umówimy z Zbigniew Stefanik, politolog prosto ze Strasburga, był gościem Poranka Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Radio Wnet, www.wnet.fm